Święty Wojciech. Jak żywy, taki miał być. To jest olej. Namalował to Chris Cruz. I mówię, ma być naturalnej wielkości głowa. No żywy facet ma być. I mam żywego faceta. Jest u mnie w gabinecie. Nie wisi na ścianie, tylko siedzi na fotelu. Jedyny obraz, który siedzi u mnie na fotelu. Ja siedzę naprzeciwko, na identycznym fotelu. Tak se rano siedzimy. Ja nawet nie muszę pacierza zmawiać. Tylko tak se siedzimy. I gdy tak patrzyłem na ten obraz, to powiedziałem do mistrza: mistrzu, musimy to jakoś rozmnożyć, bo szkoda, żeby tylko u jednego Wojciecha był taki piękny Wojciech. I mistrz mi zaproponował, że da się rozmnażać obrazy w takiej technice, to jest celofanik jeszcze zawinięte, ale pięknie wygląda i że można rozmnożyć. Ostatecznie dobraliśmy trochę większy format, nie taki malusi. Rozmnożyliśmy, no i jak rozmnożyliśmy, to ja mówię szefie, mistrzu, przepraszam, ale to trzeba jeszcze jakoś spakować ładnie, no nie mogę tak wysyłać, co w gazetę zawinę świętego Wojciecha. Mistrz już miał wszystko przygotowane, wymyślił pudełko, no ale nie takie, tylko takie piękne, o, Chris Cruz. I teraz wsadzamy do pudełka i za chwilę Państwo zrobią pa-ba-bam w domu. Pa-ba-bam, no to robi wrażenie, to zrobiło na mnie wrażenie, ale jeszcze większe. Zrobiło to, że mistrz pomyślał o dziurce. Żeby tu nie szarpali pazurami przy wyrywaniu niecierpliwie, to przez tę dziurkę się popycha i można ładnie wyciągnąć. Studio Dziki Zachód. I w nowym no, roku. Dzień dobry. No właśnie, wszystkiego najlepszego. Żeby spełniły się twoje marzenia, nie wiem jakie są. Też nie wiem, jakie są. Modlę się raczej o to, żeby Pan Bóg poprowadził. Że tak rękę do pleców przyłożył, jak mężczyzna kobiecie w tańcu na balu i jak mężczyzna naciska paluszkami, to kobieta wtedy skręca w jedną stronę, a jak naciska dołem dłoni, to kobieta skręca w drugą stronę, a jak naciska całą dłonią, to ona wtedy do przodu idzie. No więc chciałbym, żeby mnie Pan Bóg tak prowadził, jak mężczyzna kobietę w tańcu. I tak jest? Trudno orzec. Czasami rzeczywiście czuję rękę albo palec na plecach. Czuję albo na piersi, jak mam stanąć w miejscu. Ale też jakoś nie wyrywam się do takich bardzo osobistych i fizycznych kontaktów z Panem Bogiem, bo lubię Stary Testament. Jak czytam o Mojżeszu, który miał te osobiste kontakty, to one przez to, że Bóg jest tak bardzo większy od nas, one były też przerażające. Mojżesz tam osiwiał, nie wiedział, co ma robić, musiał buty zdjąć, ten krzak płonie. No widział zjawiska, których normalnie człowiek oglądać nie chce, bo nie mieszczą się w głowie. Pan Bóg się w głowie nie mieści człowiekowi. Mojżesz traktował to jako ciężkie obowiązki, a nie jako frajdę taką. O, tu Pan Bóg mnie tam, o, tu mi powiedział, tam mi powiedział. Spełnił wszystkie swoje obowiązki, ale do ziemi obiecanej nie dotarł. Benedykt XVI dotarł do ziemi obiecanej. To była ta wiadomość sylwestrowa, wiadomość kończąca rok, a potem ty w swoim twicie zauważyłeś, że zareagowano, ale nie tak, jak oczekiwał Wojciech Cejrowski. No jak umiera papież, to na całym świecie w kościołach biją dzwony. Nie wiem, czy to jest przepis, czy tradycja, ale tradycja, jeśli tradycja, to piękna, a przepis, jeżeli przepis, to dobry. I w całym kościele po prostu w momencie, kiedy się proboszcz, czy ktokolwiek zarządza kaplicą nawet, dowiaduje o śmierci papieża, to wtedy zaczyna bić w dzwony. No a dzwony w Rzymie nie biły po śmierci papieża Benedykta. W Polsce biły, więc Polska się zachowała zgodnie z tradycją. Natomiast w Rzymie oburzony byłem tą ciszą. I jakiś taki tweet jednej z agent rządowych Watykanu, tak jakby zmarł hydraulik, podsekretarz stanu do spraw rur na Watykanie. Ale może to było życzenie skromnego Benedykta. Można nie posłuchać tego rodzaju życzeń. Nie wiemy nic o tym, żeby to było jego życzenie. Natomiast ja słuchałem wczoraj w kościele testamentu Benedykta, listu, który zostawił na koniec swojego życia. Bardzo piękna rzecz. Proboszcz powiedział, że przygotował sobie dobre kazanie na koniec roku i drugie dobre na początek roku, ale nie przeczytał ani jednego, ani drugiego po tym, jak zobaczył list Benedykta XVI. Pozostawiony jedna kartka papieru na zamknięcie życia.
Bardzo piękny i mądry list. TVN w Polsce podawał coś takiego. Papież Benedykt XVI mówił, że katolicy mają być kreatywną mniejszością. Odszedł na emeryturę, bo nie radził sobie z problemami w kościele. Podołał im papież Franciszek. Jeżeli będą Państwo słyszeli jakieś takie doniesienia, to to jest kłamstwo. Po prostu kłamstwo. Czasami z niewiedzy wynikające, ktoś się naczytał propagandy, ksiądz może coś takiego powiedzieć, że Benedykt sobie nie radził z problemami w kościele. Nie wiemy, czemu odszedł. Wiemy tylko, że długo się przedtem modlił o światło Ducha Świętego, zanim tę decyzję podjął, czyli była przemyślana po ludzku, a dodatkowo jeszcze prosił o światło Ducha Świętego, żeby jeszcze była po Bożemu podjęta ta decyzja. No i ją podjął. Mówił też wtedy, że na własne ryzyko. Co do nieradzenia sobie z problemami w kościele. Chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, że Benedykt z problemami w kościele radził sobie w sposób lepszy niż wielu jego poprzedników i szczególnie następca. Otóż usunął ze stanu kapłańskiego więcej księży Benedykt XVI niż przez kilkaset lat przed nim poprzedni papieże. Usunął, gdyż nie tolerował zboczeńców. Potem, gdy nastał Franciszek, przywrócił część tych usuniętych, a następnie musiał ich znowu wywalać ze stanu kapłańskiego, gdy zapadały wyroki kryminalne i pojawiały się dowody na to i wyroki sądowe w różnych państwach. W Stanach Zjednoczonych wiele bardzo tego było, ale w różnych państwach. Potwierdzające to, że Benedykt słusznie usuwał. Więc proszę sobie sprawdzić statystyki. Benedykt usunął ze stanu kapłańskiego więcej kapłanów za przestępstwa niż przez kilkaset ostatnich lat wszyscy papieże dodani do kupy, a Franciszek przywracał część tych usuniętych, a potem usuwał znowu. No a tyle. A powiedz, ty jesteś w Arizonie, rozumiem, to w jakim byłeś kościele? Kościołów w Ameryce wiele, no w katolickim. Ja chodzę do rzymskokatolickiego kościoła, a do jakiego mam chodzić? Co się przechrzcie? Wiesz co, nie dlatego, bo może źle zadałem pytanie, w jakim byłeś kościele, bo w moim parafialnym kościele nie było testamentu Benedykta. W ogóle właściwie ledwo wspomniano o tym, o Benedykcie i o papieżu, który odszedł. Gdzieś w modlitwie oczywiście było, ale ani w kazaniu, ani w modlitwie wiernych nie było wspomnienia Benedykta XVI, a kazanie dotyczyło Celineczki, która chciała ożenić się z Kretem. To było wprawdzie msza dla dzieci, więc może na tak zaczynać kazanie, ale tak sobie pomyślałem, że jednak Benedykt XVI, w końcu następca świętego Piotra, a Kościół Apostolski, no to wymagałoby to większej uwagi. Nawet dzieci mogłyby się dowiedzieć czegoś na temat papiestwa i następstwa apostolskiego, więc nie wiem, jaka jest treść tego listu. Nie przeczytałem go ani wczoraj, dzisiaj. To zaraz mogę w skrócie opowiedzieć, ale to lepiej przeczytać, bo to jedna kartka papieru. Powiesić na stronach Radia Wnet, bo może jeszcze ktoś będzie zainteresowany. Może twój własny ksiądz będzie zainteresowany, bo nie doszło do niego. No żyjemy w okresie pewnego rodzaju schizmy w kościele. Już to, że mieliśmy dwóch papieży, było sygnałem schizmy. Są dwie grupy w kościele. Grupa tych niemieckich kardynałów, którzy chcą z kościoła zrobić nie kościół i głoszą herezję. I oni dzierżą władzę również nad Franciszkiem, plus Franciszek. Bardzo wiele problemów, które dyscyplinował Benedykt XVI, gdy jeszcze urzędował jako papież, to było dyscyplinowanie duchownych, szczególnie z Ameryki Południowej. Nie ze Stanów Zjednoczonych, nie z Europy, tylko szczególnie z Ameryki Południowej, z której pochodzi Franciszek. No, człowiek się nie bierze znikąd. W jakimś środowisku chodzi do kościoła, jakieś kazania słyszy, jakieś głosi. No i w twoim kościele być może z frankistami mamy do czynienia, z tą częścią pękającego kościoła, a nie z tą bardziej tradycyjną, z benedyktynami, czy jak to nazwać. I ksiądz po prostu woli o calineczce mówić. Do tego księdza może słucha, powiem jedno. Pismem Świętym powiem, otóż Pan Jezus dzieci błogosławił, natomiast nauczał dorosłych. W związku z tym koncepcja mszy dla dzieci jest teologicznie chybiona.
Dzieci powinny chodzić na mszę z rodzicami w rodzinach dla wszystkich, a nie w jakiejś grupie wydzielonej i potem msza jest sprowadzona do pluszowych misiów i calineczek. Ale przez pluszowe misie i calineczki można dzieciom bardzo wiele wytłumaczyć. To nie jest tak, że... Nie, od tego są lekcje religii. Od tego są lekcje religii. Nie, jeżeli mądrze się to robi, to msze dla dzieci nikomu niczego złego nie robią. No właśnie wczoraj zrobiły, bo było o calineczce, ale nie o Benedykcie, więc to... No, i poza tym, uwaga, co nikomu nie robią niczego złego. Otóż ojciec Krzysztof Skowroński, który był na tej mszy, nie skorzystał, bo to była msza dla dzieci. Więc albo, jeżeli wprowadzimy taki podział, że są msze dla dzieci i dla dorosłych, no to albo nie korzystają w czasie tej mszy dorośli, albo nie korzystają w pełni dzieci. Bo zabrałeś dziecko na mszę dla dorosłych, to według twojej tezy lepiej byłoby, żeby było coś tam dla dzieci. A jak poszedłeś na mszę dla dzieci, to ty nie skorzystałeś. No, by można być... no to niedobrze. Ja uważam, że niedobrze. Od mądrości kapłana zależy, czy skorzystają i młodzi, i dzieci, i dorośli, czy można w prosty sposób wytłumaczyć trudne sprawy. To jest zadanie dorosłym i księdza, i radiowca, tak? Jak mówi Wojciech Cejrowski, to czasami w prosty sposób chce wytłumaczyć trudne sprawy, tak? Tak. Bo to jest cecha inteligencji. To jeszcze jeden cytat w tej... No to, ale z to Benedykta? Jeszcze jeden cytat w tej debacie. Nie, z Pisma Świętego. Po owocach ich poznacie. I teraz, jakie są owoce prowadzonych od kilkudziesięciu lat w Polsce mszy dla dzieci? Coraz mniej uczniów chodzi na lekcje religii. W szkołach średnich to tylko 30%. Gdyby religia była w parafiach, to samorządy nie musiałyby dopłacać. To jest wątek, ja cytuję doniesienie prasowe, więc cytuję również fragment, który trochę nie pasuje do naszej debaty w tej chwili. Moim zdaniem to powinny być lekcje obowiązkowe, jeżeli są w szkole, bo podział na lekcje obowiązkowe i nieobowiązkowe w szkole powoduje, że zawsze te nieobowiązkowe to będzie 30% mniej. Nieobowiązkowe można było po zniknięciu łaciny w szkole, kiedy ja chodziłem do szkoły średniej, już łaciny nie było, natomiast część moich kolegów, no może w klasach humanistycznych, natomiast ja chodziłem do matfiz i miałem kolegę, któremu zależałoby pójść na medycynę. I ukłon dyrekcji naszej szkoły był taki, że lekcje dodatkowe, łaciny dla wszystkich chętnych, ja też chodziłem na te lekcje, były, jak ktoś się wybierał na jakiś taki kierunek, o którym myślał, że łacina mu się przyda, no to mógł chodzić na lekcje dodatkowe. To były lekcje słabo uczęszczane. Lepiej, jak wszystkie przedmioty są przymusowe w szkole, która jest przymusowa. A debata o tym, czy lekcja religii ma być na parafii, czy w szkole, no to ja w to nie wchodzę, bo nie wiem do końca. Wolałbym chyba sytuację, w której lekcja religii rzymskokatolickiej w Polsce, ze względu na przeróżne zjawiska historyczne oraz współczesne, żeby ta lekcja była obowiązkowa, tak jak lekcja geografii. Nie każdy będzie geografiem, ale chcemy, żeby miał ogólną orientację. Chcemy, żeby miał ogólną orientację w mitologii greckiej. To jest religia i kultura dawno wymarła. Ale ze względu na to miejsce, w którym żyjemy, już w kraju afrykańskim niekoniecznie się upieram przy mitologii greckiej, ale w krajach europejskich uczymy wciąż jeszcze, teraz to już chyba szczątkowo, no ale uczymy mitologii greckiej. Bo nam jest to przydatne do kontaktów kulturowych, nam jest to przydatne do zwiedzania muzeum, w którym odniesienia do Greki, do greckiej kultury, do antyku, do filozofów greckich są stale obecne. W literaturze, którą wciąż jeszcze czytamy, a jeszcze nawet w tej, którą wciąż tworzymy. No to z tego tytułu obowiązkowe ma być trochę tego obowiązkowe. I rzymskokatolicka religia też powinna być obowiązkowa w szkołach. Idę takim trybem. Nie ideologicznym, tylko kulturowym trybem. Suchy termofor. Nareszcie ktoś wpadł na pomysł, żeby nie był mokry. Z worka gumowego, z którego może się wylać woda. Suchy termofor z pestek wiśni do ogrzewania i do chłodzenia. Kupiłem mamusi. Nie wiedziałem, na co się zdecydować. Czy niebieski kolorek, czy różowy. Bo niebieskie zawsze było dla chłopców, różowe dla dziewcząt. Kupiłem mamie oba. Powiedziałem, że miała na zimę jeden, a drugi na lato. Cejrowski.com / termofor
No tak, ale odrobina Starego Testamentu też by się przydała, więc może i... Ależ oczywiście. No to może też inne religie też by się przydały w szkole. Nie. Religia rzymskokatolicka obejmuje Stary Testament przecież. To jest obie prawda. Księgi odejmuje. Ja Stary Testament mam wyćwiczony na lewo i prawo i wyświechtany w ramach rzymskokatolickiego kościoła. Ja wiem. Najbardziej lubisz wtedy, kiedy coś się dzieje, prawda? Kiedy jakiś lud z jakimś ludem w sporze jest i za jednym ludem Pan Bóg się opowiada. Nie, Pan Bóg się nie opowiada za jednym ludem. Nie, chciałem powiedzieć, że najbardziej lubisz te zbrojne fragmenty Starego Testamentu. Nie, ja lubię też, jak król Dawid na Golasa gania i zrobił szok wtedy. Wtedy oni takie mieli ubrania, że pokazanie tego, co lata pod przepaską, nie było szokujące. My bardzo często źle rozumiemy, bo nie czytamy dobrych przypisów do Pisma Świętego, kulturowych przypisów, poza teologicznymi. Ja sobie taką Biblię kupiłem z drukarni Świętego Wojciecha w Poznaniu, czterotomowe wydanie, które z jednej strony ma przypisy teologiczne, i to w większości wydań Pisma Świętego po polsku są te teologiczne, ale ma też to czterotomowe wydanie przypisy kulturowe, i tam wyjaśniają, jakiej wielkości była moneta, którą Pan Jezus obracał w palcach i do czego ona wtedy służyła i tak dalej. I co to jest ucho igielne? Tak, o królu Dawidzie wiemy, że sam fakt, że on pokazał fistaszka, to nie było ani dla dzieci obecnych na tej nie parada, nie pielgrzymka, na procesji, o. Bo to w czasie procesji religijnej, kiedy procesyjnie się podchodzi do ołtarza i śpiewy różne i trąby i tak dalej, w czasie procesji zwalił z siebie ubranie, bo był w uniesieniu religijnym. To był znak pewnego ześwirowania, ale to było ześwirowanie, szaleniec Pana Boga to był. Prorocy wcześniej robili takie same rzeczy. Zrzucali całkowicie z siebie ubranie, smarowali się popiołem na przykład i prezentowali się w ten sposób, z fistaszkami na wierzchu, ludziom, do których przemawiali teksty religijne. To był znak dla tego społeczeństwa, że on się odarł ze wszystkiego, co ziemskie, i został w samej skórze, którą ma daną od Pana Boga. I tylko tyle chce, a teraz niech Pan Bóg mnie odzieje w nowe szaty. No i kiedy król Dawid wyskoczył na Golasa, to i śpiewał Panu Bogu własne utwory, to szokujące było to, że król tworzy poezję, król, inteligencja jednocześnie i sędzia, że tworzy poezję i tworzy poezję piękną. On napisał piosenki. Psalmy to były pieśni. I był uniesiony też po ludzku. Natomiast szokujący nie był fistaszek, tylko brak stroju królewskiego na nim. Bo król miał występować w konkretnych szatach królewskich. Natomiast brak tego stroju był szokujący. No, tak samo jak, nie wiem, czy mam przejść do polityki teraz, wizyta... Moment, tylko cię pochwalę. Żeleńskiego, a pochwalnie. Pochwalę cię, że byłbyś bardzo dobrym katechetą. Powinieneś w którymś momencie te wszystkie swoje powołania w jedno, i katecheza Wojciecha Cejrowskiego powinna być dostępna w internecie i może zamiast... Ale jestem. Jestem od lat katechetą. Co jakiś czas po prostu mam taki passus, napiszę, opowiem. Odcinki moje z Jerozolimy, Boso przez świat. Nie o Indianach, tylko o czymś, co znamy na pamięć. Te czytania biblijne z kościoła i tak dalej. To są najlepsze moje filmy, tylko, jakie w życiu zrobiłem. To tylko przypomnę jeszcze ten epizod, że w Radiu Wnet mieliśmy pierwsze Boso przez świat w Jerozolimie. Pamiętasz? Tak, to prawda. Ale ja to wszystkim mówię, jak mi mówią, skąd się wzięły takie doskonałe odcinki. To ja mówię, raz pojechałem z Chmielem i Chorubałą, bo Polsat chciał krótkie, 20-sekundowe, minuta 30, wrzutki w Wielkim Tygodniu z Jerozolimy. Ja się tam wtedy pierwszy raz snułem po tych ulicach i opowiadałem tylko rzeczy, które mnie zaskoczyły, albo które czytałem o nich, a zobaczyłem po raz pierwszy. Potem mnie Krzysztof Skowroński wysłał, i to w zasadzie z dnia na dzień. Lądowałem w nocy z Wielkiego Wtorku na Wielką Środę i miałem natychmiast w tę środę rano, niewyspany z samolotu, dawać relacje, i tam mi pozwalał Krzysztof Skowroński na trochę dłuższe do Radia Wnet. I nawet te trochę dłuższe były dla mnie cały czas za krótkie, bo tam mówię, tu jest tyle do pokazania.
Potem jak pojechałem z kamerą boso przez świat do Jerozolimy, to byłem wyćwiczony. Te dwa poprzednie wyjazdy, a szczególnie wyjazd dla Radia Wnet, gdzie nie miałem kamery, tylko musiałem głosem wszystko zrobić, dźwiękami z ulicy. I czasem teraźniejszym bardzo, zresztą przekonywującym. Tak. I mam te nagrania gdzieś załadowane i cały czas myślę o tym, czy to nie powinien być rodzaj audiobooka, bo w samochodzie się nie da oglądać, jakby ktoś chciał przeżyć ale sobie. Tam, ale to też miało związek z Benedyktem XVI, bo to była wejścia Wojciecha Cejrowskiego i czytania z Drogi Krzyżowej Benedykta XVI, ostatniej Drogi Krzyżowej, w której uczestniczył święty Jan Paweł II. To też był ten element ważny. Istotny, tylko dobrze. Pamiętaj, że ja ten element, ja go nie słyszałem. Ja nadawałem to swoje z Jerozolimy, a potem Radio Wnet puszczało te fragmenty Drogi Krzyżowej. W radiu się mówi puszczać. W tym przypadku do Drogi Krzyżowej słowo puszczać trochę słabo pasuje. Nieeleganckie jest. Lepiej, że prezentowało, to jest za eleganckie. No nieważne. Odtwarzało z taśmy tamtą Drogę Krzyżową i ja tego już nie słyszałem. Ja gasiłem wtedy połączenie nasze, nawet nie wiem na jakim urządzeniu, leciałem robić następny materiał. To prawda. Zakończmy, zanim przejdziemy do polityki, to powiem tylko tak, że będę bronił mszy dla dzieci i nie uważam, że konsekwencją mszy dla dzieci jest to, że coraz mniej młodych ludzi chodzi do kościoła, bo to konsekwencja. W porządku, ja wiem mniej, bo nie chodzę dla mszy dla dzieci. Jak się gdzieś nadzieję na mszy dla dzieci, to raczej idę z powrotem, bo mnie denerwuje. Kiedyś tam, gdzie mam biuro w Warszawie, jest taka górka i księża Marianie w pałacyku Marysieńki, w byłej stajni Marysieńki mają kościół zrobiony teraz i tam się nadziałem kiedyś na mszę dla dzieci, gdzie na płycie ołtarza wylądowały pluszaki, które były księdzu potrzebne do kazania. I on potem odprawiając mszę, nie wiem czy zapomniał te pluszaki zdjąć, czy nie chciał dzieciom krzywdy zwalić, że je zrzuci ze stołu, czy do koszyka powyrzuca. I one zostały. I w czasie podniesienia, jak ja widzę obok pluszowego misia, to został we mnie ten negatywny ślad i na mszy dla dzieci nie chodzę, czyli mniej o nich wiem niż Krzysztof Skowroński, któremu trzeba dać kaszkę manną, bo nie pogryzie kiełbaski. I chodzi na mszę dla dzieci. Ha, ha, ha. Jaki dowcipny. Jaki jest ten Wojciech Cejrowski dowcipny. No ostatni musisz mieć, jak będziesz mnie musiał wyrzucić, musisz mieć jakiś pretekst. Na przykład stale mnie obrażał na antenie, czepiał się za różne rzeczy. Poczekaj, ostatni list Benedykta. Nie chcesz zacytować, to może znajdę w... Wiesz co, najpierw podziękował Panu Bogu za swoje życie i pamiętał o tym, o czym powinniśmy każdy z nas, dużych chłopców, tak jak ty i ja. Jednocześnie chłopcy, ale już duzi. Powinien pamiętać o dziękowaniu swoim rodzicom. Oni gdzieś są i słyszą. I on podziękował swoim rodzicom za prowadzenie i swojemu rodzeństwu podziękował. Wymienił siostrę i brata i mówi, że w tej grupie rodzinnej... O roli ojca powiedział i o roli swojej mamusi. To były pojedyncze zdania krótkie, ale bardzo treściwe. Każde sobie można wziąć jako tytuł kolejnego kazania, jak ktoś jest księdzem. Pamiętał podziękować bratu. Panu Bogu dziękował za to, że go prowadził, tak jak mówiłem na początku, trochę jak w tańcu. On nie użył tej przenośni, ale tak to odebrałem. O kościele jeszcze coś powiem, bo zapytałeś mnie, do jakiego kościoła poszedłem. Otóż, ponieważ w rzymskokatolickich, tych gdzie większością są Meksykanie, no na tym terenie protestantami są biali, na skróty duże mówiąc, a katolikami są Meksykanie bądź na przykład z Indonezji ludzie. Tam gdzie proboszczem jest Meksykanin bądź Indonezyjczyk, to jest taki kościół, do którego ja się boję pójść, bo kolejny obraz. Pierwsza msza, na którą tutaj poszedłem wiele, wiele lat temu, to ksiądz popijał herbatę mrożoną z bidonu przezroczystego, więc widać było kostki lodu i tę herbatę. Wszyscy wiedzą, co to jest, bo tu się mrożoną herbatę pije, gdyż jest gorąco. I on ją popijał w czasie mszy. Żadnego słowa wyjaśnienia. I ostatecznie ten bidon z herbatą też postawił na ołtarzu, tak jak ten miś pluszowy mi stoi przed oczami, tak ten bidon księdza. Ksiądz musi przestrzegać postu liturgicznego i nie może popijać niczego w czasie mszy.
może mieć jakieś szczególne zezwolenie od biskupa na popicie wody w szczególnych przypadkach. No nie wiem, na pustyni w Iraku, jak strasznie dużo kurzu jest i miałby charchać, to lepiej, żeby przepłukał usta wodą co jakiś czas. No ale to trzeba też za każdym razem wyjaśnić tej populacji. I ta herbata brudna, brązowa, na pewno z cukrem, bo taką tu piją wszyscy, i z tymi kostkami lodu grzechocząca co jakiś czas, nie w czasie kazania, tylko normalnie w czasie mszy pociągał. To mnie uczuliło na to, żeby nie chodzić do byle jakiego kościoła. I zacząłem szukać takich miejsc, w których wiem, że msza jest odprawiona prawidłowo. I do wyboru takie koszerne, że na pewno tam zrobią poprawnie, a nawet jeszcze trochę więcej. Są dwa typy. Albo te kościoły, w których się odprawia po łacinie, bądź te msze, bo czasami jest tak, że większość mszy po angielsku, natomiast jedna po łacinie. To tam wiadomo, że jak po łacinie, ołtarz ustawiony tak jak jeszcze za czasów kardynała Stefana Wyszyńskiego w Polsce, i kadzidło, dokadzamy, przeganiamy demony dookoła ołtarza i tak dalej, i tych ministrantów cała fura, bo się garną do takiej trudnej roboty, to tam wiem, że ksiądz paluszki trzyma razem, nie popija herbatki, nie postawi misia na ołtarzu, bo nawet by się nie dało głosić kazania z misiem ze względu na ustawienie mebli. I drugi typ kościoła, i w tym kościele czytano list Benedykta. To są Anglikanie, którzy wrócili do kościoła katolickiego. I ten, zanim powiedział, że skasował dwa swoje kazania i przeczyta list Benedykta, powiedział: Benedykt XVI jest powodem, dla którego ja Anglikanin, jestem z powrotem w kościele katolickim. I dostałem osobisty list od Benedykta XVI, mówił ten facet, byłem żołnierzem, na wojnie w Iraku byłem, żonaty i dzieciaty, i byłem anglikańskim księdzem. Poza kościołem złożyliśmy w jakiejś większej grupie z kolegami podanie o to, żeby nas przyjął z powrotem na łono kościoła po tym, jak się zaczęło źle dziać w kościele anglikańskim i tam kobiety biskupami zaczęły zostawać i tak dalej. Cała masa tych Anglikanów przeszła na katolicyzm, znaczy wróciła pod papieża, czyli są katolickim kościołem anglikańskim, jakąś tam swoją nazwę mają. I oni odprawiają porządnie, natomiast Benedykt XVI osobiste listy wysyłał do tych księży: tak, zezwalam ci, z twoją żoną i dziećmi zostajesz. To jest dzieło Benedykta. Cała masa anglikańskich księży, i to na terenie Stanów Zjednoczonych też ich jest cała masa, nie tylko w Wielkiej Brytanii, wróciła na łono kościoła katolickiego, i w momencie, w którym wracasz, jeżeli masz żonę i dzieci, to dekretem papieskim Benedykta możesz sobie ich pozostawić. Więc jak się państwo napotkają w Stanach Zjednoczonych czy w Europie na księdza, który ma żonę i dzieci, i on nie ma dekretu papieskiego, to należy uciekać. Natomiast jeżeli ma dekret papieski, to należy Benedyktowi XVI podziękować za to, że ich przywrócił, tak jak część lefebrystów, czy całość lefebrystów wróciła na łono kościoła katolickiego. Z tą całością to jest cały czas podejrzana historia, bo tam o biskupów jest spór, ale część z nich przyszła i Benedykt ich przyjął. Benedykt też poprawił mszał, bo to był teolog doskonały, i poprawił odrobinę Anglikanom mszał. Mówi: nie jeździliście na synody biskupów do Rzymu przez kilkaset lat. W związku z tym w mszale muszę wam dopisać kilka drobiazgów, między innymi świętego Józefa, męża Maryi im dopisał do liturgii. No to chodzę czasami do Anglikanów, jak znajdę. Jak gdzieś na wakacje jadę, to też szukam, gdzie tu odprawiają porządnie, Anglikanie albo ci, co po łacinie. Termos z dzióbkiem do yerby. Taki mam, identyko. I do tego materos Palo Santo. Najlepszy zestaw, koniec, kropka. Cejrowski.com, łamane przez termos. Najlepszy zestaw i kropka. Cejrowski.com, najlepszy zestaw. Cejrowski, najlepszy zestaw. A powiedziałeś, że siłą kościoła, że głównie Meksykanie chodzą do kościoła katolickiego, to trzeba mur zburzyć na granicy meksykańsko-amerykańskiej, wtedy nie. Nie. Powiedziałem co innego, że ogólnikowo podział jest taki,
że biali to są częściej protestanci, a Meksykanie są najczęściej katolikami. Ale mam tu sąsiada dwa rancza dalej, który jest Meksykanin. Wziął sobie żonę, o której się dowiedziałem niedawno, że ona z żydowskiej rodziny nowojorskiej i oni są protestantami. Czyli tak w połowie drogi się spotkali. Więc on się cofnął z katolicyzmu w kierunku protestantyzmu, bo był wychowany, jego rodzice do katolickiego chodzą do kościoła, a on chodzi na jakieś protestanckie, do jakiegoś protestanckiego zboru. No a ta żona chodzi razem z nim i dzieci mają łaciatę. Jak się spotkali, to zaśpiewali. Co? Co zaśpiewali? No, knajpiana piosenka, która mi nie wlazła dwa tygodnie temu. Teraz... Knajpiana, ale o Bożym Narodzeniu, bo tu Boże Narodzenie świętują od Halloween do Bożego Narodzenia. Już wszyscy mają poza mną choinki posprzątane. Kiedy u nas w Polsce był wolny od pracy drugi dzień świąta, tutaj nie był wolny od pracy, wszyscy wymiatali choinki i drzwi pootwierane, wymiatali igły na zewnątrz. Już jest posprzątane, a jak u mnie ktoś choinkę zobaczy, to pyta, czy kalendarza nie widziałem, czy coś się stało, czy mnie nie było. Najczęstsza reakcja jest taka, a co, na wakacjach byłeś, nie miałeś czasu sprzątnąć. Nie, ja sprzątnę najszybciej po Trzech Królach. No to do knajpy. Do Proszę uprzejmie. Studio Dziki Zachód. Druga choinka, która jeszcze stoi, to jest w knajpie naszej wioskowej. I ja już pytałem o to barmana, mówię, te barman, wszyscy posprzątali choinkę, ja nie i ty też nie, czemu? I barman mi odpowiedział, bo jeszcze nie obżarli wszystkich cukierków i nie wychlali wszystkich pinalików. Otóż ta choinka w knajpie miała pozawieszane, bo to najłatwiej zawiesić, takie zagięte cukierki. I on wszystkich zachęcał, to zeżryjta teraz już po świętach te cukierki, bo mi się nie chce sprzątać, chcę wyrzucić samo drzewko. I pinaliki wisiały, to nie wiem, czy oni się krępowali, zdjąć pinalik, taka malusieńka flaszeczka, kiedyś w samolotach dawali gorzałkę, nie wlewali ci do kubeczka, tylko po prostu stawiała flaszką maluśką panienka. No i to też zostało zawieszone za pomocą drucików zielonych na choince. I on mówi, bo jeszcze nie zeżarli cukierków, nie wychlali pinalików. A ja mówię, a te papugi? A on mówi, lampki w formie papug były zawieszone, bo to do knajpy widocznie pasuje. Mówię, a te papugi? Ja mogę zeżreć? On tak popatrzył na mnie, będziesz plastik żar? Nie. Mówię, ja ci to zdejmę. Pinalików nie strącę, cukierki zostawię, bo mi się to przyda do dekoracji studia w karnawale. Jakbym nadawał z wizją, to te papugi mi się przydadzą. No więc ja zdjąłem papugi. Rozebrałem choinkę z papug w knajpie i mam te papugi. To trzeba, mam je tu przed sobą. Trzeba je rzeczywiście zobaczyć. W końcu się przeniesiemy do wideo, jeżeli będziesz nadal chciał. Nie zachęcam. Ja lubię radio cały czas. Ja kiedyś też. Ty miałeś takie parcie, żeby było z wizją, ale wcale nie wiem, czy to by było lepsze dla radia, czy gorsze. Jakby oglądali od knajpy do knajpy. Rozchełstanego Cejrowskiego, któremu się przypaliła głowa na słońcu i ale potarganego. Gdzie ty te słońce? Nie było tam śnieżycy u ciebie? No, w kilku miejscach na południu śnieżyce owszem były, ale ludzie mi pisali takie zmartwione listy do mnie. Mój sekretariat z Warszawy mi napisał, że ojejku, a czy tam u pana nie wysiadł prąd i tak dalej. Ja mówię, człowieku, to jest tak, jakby się pani martwiła, że jest śnieg w Sztokholmie albo w Berlinie, popachy, a ja jestem w Sewilli. To są takie odległości, więc nie. Były mrozy. To w Arizonie nawet spadło dużo śniegu, ale to na północy. Dużo jak na Arizonę. A do mnie to tam no, mrozik przyszedł. To się trochę bałem, że mrozik jest zaskoczeniem, mimo że mi prądek wysiądzie, ale wtedy nie mieliśmy audycji w zeszły poniedziałek, więc mi nie wysiadł prądzik. Na przełomie roku było jakieś... No dramatyczne były, dramatyczne temperatury. Podawali oficjalnie minus 2, tutaj ja zarejestrowałem minus 5 u mnie, bo wiaterek jeszcze hulał. Także no dramat, no. Dramat. Ja nie mam ubrań na taką temperaturę, to muszę najpierw w samochodzie se nagrzać, zanim do kościoła pojadę, bo nie mam kurtki stosownej. Ani czapeczki. Ani czapeczki. Czapeczkę mam z Explorer z klubu jedną, to jakoś, ale ona cienka. Jakoś oprzyje z daszkiem taka czapeczka. O, widzisz, o Benedykcie można było nam przy dziecięcej opowiedzieć, że czapę rzucił papieskie, przepiękne i dzieciom pokazać, jakie to papieże czapki nosili, bo w Rzymie potrafi też być zimno.